Gale freakfightowe oprócz tego, że dostarczają mnóstwa rozrywki, pozwalają też poglądać świetne sylwetki. Dzięki konferencjom i wywiadom można się dowiedzieć, w jaki sposób zawodnicy nad nimi pracują. Na moim kanale pojawiło się już sporo materiałów w tym temacie. Najczęściej rozchodzi się o kwestie dopingu. W ocenie biorę pod uwagę przede wszystkim poziom masy mięśniowej i tempo progresu. Z reguły są to młodzi zawodnicy, a w grę rzadko wchodzi wątek wieku. Na ostatniej gali High League mieliśmy okazję podziwiać formę Dawida Załęckiego, który ma na karku 46 lat. W miarę upływu czasu coraz trudniej utrzymać sylwetkę na tak wysokim poziomie. Wraz z wiekiem ilość masy mięśniowej spada, a także zmienia się jej kompozycja. Zmniejsza się udział włókien typu drugiego, szybko kurczliwych, które są najbardziej podatne na hipertrofię. Osoby trenujące są w stanie dłużej utrzymać sprawność i kompozycję ciała, ale zmiany postępujące z wiekiem są nieuniknione. W tym wieku już coś trzeba robić, bo ciało na stare lata wiotczeje. Tymi słowami Dawid doskonale podsumował ten wątek. Jak widać, doskonale wychodzi mu przeciwdziałanie starzeniu. Do walki wniósł jedną z najlepszych sylwetek na polskiej scenie freakfightów. Przede wszystkim jest niesłychanie masywny i pełny. Największe wrażenie robią jego ramiona. Ma przy tym symetryczne i dobrze widoczne mięśnie brzucha. Wszystko dzięki niskiemu poziomowi tkanki tłuszczowej, który oceniam na okolice 14%. Jego sylwetka wygląda świetnie, ale dwie kwestie sprawiły, że w głowie zapaliła mi się czerwona lampka. Po pierwsze, Dawid twierdzi, że jest naturalem. Na ważenie wyniósł niemal 97 kg przy wzroście 184 cm. Korzystając z kalkulatora FFMI, wynika, że posiada na tyle sporą ilość beztłuszczowej masy ciała, że ociera się o powszechnie uznane granice naturalności. To właśnie tak duże gabaryty spowodowały, że zdecydowałem się dokładniej prześledzić jego przeszłość. Przed trzecią edycją Gali Halik z dużą pewnością siebie stwierdził, że jest całkowicie czysty. Podjął się nawet zakładu na 10 tysięcy złotych o to, że nic nie bierze, a nagroda miała zostać przekazana na cele charytatywne. Już kolejnego dnia udał się do punktu pobrań i wykonał testy. Były to podstawowe badania hormonalne, a także poziom hormonów wzrostu. Rzeczywiście uzyskane wyniki nie wskazują na użycie dopingu w owym czasie. Trzeba jednak brać pod uwagę, że to, co widzimy na ekranie, nie może stanowić dowodu na brak użycia dopingu. Po pierwsze, nie mamy wyników LH. Po drugie, taki dość niski testosteron mógłby pojawić się w niedługim okresie po odbloku. Załęcki mógłby także zastosować substancje wykazujące subtelne blokowanie produkcji testosteronu, do których należy na przykład ostaryna. Także faktycznie nie ma tutaj żadnego oczywistego sygnału na użycie dopingu, ale także nie ma nic, co takie użycie mogłoby wykluczyć. Od tamtej pory jego sylwetka mocno się zmieniła. Do walki, przed którą zrobił badania, wyszedł z wagą 92 kg, co daje 5 kg różnicy w porównaniu z ostatnim eventem. Wydawał się mieć wtedy mniej rozmiaru przy nieco wyższym poziomie tkanki tłuszczowej. Z kolei na grudniowej edycji High League 5 ważył 98 kg. Zatem od ubiegłorocznych wakacji przybyło mu sporo masy. Dawid jest na takim etapie, że dalsze przybieranie beztłuszczowej masy ciała byłoby ekstremalnie trudne, biorąc pod uwagę po pierwsze jego wiek, a po drugie staż treningowy. Tak istotne poprawienie sylwetki i dołożenie dużej ilości wagi przy poprawieniu składu ciała jest w tym przypadku ogromną czerwoną lampą. Postępy Załęckiego możemy ocenić jedynie na podstawie ostatnich kilku gal. Dopiero one skłoniły go do założenia profilu na Instagramie. W dodatku nie udziela się tam zbyt często. Nie mamy zatem możliwości sprawdzić, jak zmieniała się jego sylwetka w dłuższym okresie czasu. Jego metody treningowe także przemawiają za tym, że coś może być na rzeczy. Tygodniowa aktywność fizyczna Załęckiego składa się z 2 do 3 treningów kickboxingu, pół godziny biegania i jedynie 2 jednostek na siłowni. O nadchodzącej walce dowiedział się zaledwie 3 tygodnie wcześniej. Zdecydował się wówczas odłożyć siłownię na bok i skupić się wyłącznie na przygotowaniu do gali. Choć w poprzednich pojedynkach pokazał, że potrafi się bić, tym razem okazało się to niewystarczające. Jak sam przyznaje w wywiadzie, jako jedną z przyczyn można wskazać właśnie zbyt krótki okres przygotowawczy. Abstrahując od pojedynku, uwagę zwracają jego ćwiczenia na siłowni. Z wypowiedzi Dawida można wywnioskować, że 2 treningi tygodniowo to jego standardowy tryb, gdy na horyzoncie nie ma nadchodzącej walki. Niewiele jednostek treningowych w połączeniu z progresem, jaki wykonał od High League 3, budzi podejrzenia. Postępy przy tak małej ilości wizyt na siłowni są możliwe, ale zależą od kilku kwestii.
Badania naukowe wskazują, że trenowanie każdej partii dwa razy w ciągu tygodnia jest optymalne pod kątem hipertrofii. Czysto teoretycznie, ćwicząc na obu jednostkach całe ciało, można by mieć dobre rezultaty. To nie wszystko, bo aby mięśnie otrzymały odpowiedni bodziec do wzrostu, potrzebna jest wystarczająca tygodniowa objętość. Będzie ona zależeć od grupy mięśniowej, intensywności, z jaką ćwiczymy, oraz stopnia zaawansowania. Generalnie przyjmuje się grube widełki między 10 a 20 serii na partię. Zaawansowani będą potrzebować więcej niż początkujący. Z kolei osoby stosujące doping są w stanie regenerować się przy jeszcze większej objętości. Hipotetycznie można by ułożyć plan FBW, w którym znalazłoby się minimum, czyli 5 serii na grupę mięśniową na każdej jednostce treningowej dwa razy w tygodniu. Zależy też, które partie uznalibyśmy za warte trenowania. Jedni włączają łydki do swojego planu, inni je pomijają. W każdym razie taka sesja byłaby bardzo długa i wyczerpująca. Szczerze mówiąc, ciężko mi sobie wyobrazić sumiennie wykonane uginanie ramion ze sztangą po ciężkich seriach przysiadów, podciągania, wyciskania na ławce i innych. Z tego powodu warto jest rozbić tę objętość na więcej jednostek treningowych lub wykorzystać podział na partie. Na ogół nikt nie trenuje dwa razy w tygodniu, jeśli jego priorytetem jest rozwój masy i siły. Zazwyczaj taka wersja jest wybierana przez kogoś, kto stosuje trening siłowy jako uzupełnienie innej dyscypliny. Zdarzają się też osoby, które zwyczajnie chcą się poruszać po pracy i nie mają ochoty zbytnio zagłębiać się w parametry optymalnego treningu. W takim wypadku najlepiej stosować ćwiczenia wielostawowe angażujące jak najwięcej grup mięśniowych. Jeśli czas na trening jest ograniczony, wówczas w takiej rozpisce trzeba poświęcić objętość. Mimo to osoby początkujące będą w stanie progresować ćwicząc w ten sposób. Wystarczy im naprawdę niewiele, aby stawali się silniejsi z treningu na trening. Załęckiego trzeba postawić pośród osób zaawansowanych. Posiada tak wysoki poziom beztłuszczowej masy ciała, że znajduje się blisko granicy uznawanej za naturalność. Nie wiem, jak wyglądają jego treningi, ale bardzo trudno jest ułożyć sensowny plan na dwa dni w tygodniu skoncentrowany na rozwoju sylwetki. Uważam, że na poziomie Dawida takie podejście nie ma racji bytu. Mniejsza objętość treningowa może za to okazać się wystarczająca do utrzymania masy mięśniowej. W jednym z badań wykazano, że nawet 1/9 objętości z okresu budowy masy mięśniowej była wystarczająca do utrzymywania przyrostów u osób młodych. U starszych po 60 roku życia konieczna jest wyższa objętość na poziomie 1/3. Okazuje się zatem, że wcale nie trzeba wiele, aby utrzymać poziom. Zatem u Załęckiego przeciętny trening dwa razy w tygodniu jest wystarczający, aby podtrzymywał muskulaturę. Gdyby spojrzeć na jego sylwetkę bez kontekstu, można jeszcze powiedzieć, że da się wypracować taki poziom po latach treningu naturalnie. Trudno jednak racjonalnie wytłumaczyć przyrost kilku kilogramów na przestrzeni ostatnich miesięcy i to przy dwóch treningach siłowych tygodniowo. Dodatkowo trzeba wziąć poprawkę na jego wiek i poziom zaawansowania. Nie można o nim mówić jako starym, ale szczyt możliwości fizycznych ma już za sobą. W takich okolicznościach postępy, jakie ostatnio wykonał, nie są realne do osiągnięcia bez wspomagania. Zatem można racjonalnie podejrzewać Dawida o wejście na cykl w ostatnim czasie. W sieci pojawiły się komentarze, które mu to zarzucały. Zdając sobie sprawę, że zaczęło go obserwować mnóstwo osób, mógł chcieć podrasować swoją sylwetkę, aby pokazać się z jak najlepszej strony. Wydaje się być autentyczną osobą i nie unikać tematu, a zatem być może odniesie się do tych aluzji w przyszłości lub nawet pokusi o kolejne testy antydopingowe. To był Stalowy Szok, a teraz do następnego.